Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z jakże uroczym tłem. Pan premier Donald Tusk, Zielona Wyspa, właściwie dwie, Polska i Grecja, więc konferencja nosi tytuł: czy Polska będzie drugą Grecją? Jeśli dane gospodarcze są złe, tym gorzej dla danych i prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pan przewodniczący klubu, poseł Mariusz Błaszczak. Dziękuję bardzo. Wczoraj w późnym popołudniu dowiedzieliśmy się, że został zdymisjonowany prezes Głównego Urzędu Statystycznego, profesor Oleński. Nie podano przyczyn dymisji. Wcześniej ukazywały się informacje o kontroli przeprowadzonej w GUS-ie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Zwracam uwagę na to, że GUS jest instytucją niezależną od rządu i powinien taką instytucją pozostać. Zwracam uwagę na to, że dane, które przedstawia Główny Urząd Statystyczny, są podstawą do analiz, powinny być podstawą do podejmowania decyzji przez rząd. Nie wyniki badania ośrodków, badania opinii publicznej, ale właśnie rzetelne dane Głównego Urzędu Statystycznego. To powinna być podstawa do działania dla rządu. I zwracamy uwagę na to, że narracja Zielonej Wyspy już się wyczerpała. Widzimy na tej mapie z premierem Donaldem Tuskiem dwie Zielone Wyspy. To jest początek 2009 roku, Polska i Grecja. Jesienią 2009 roku w Grecji odbyły się wybory parlamentarne. Do władzy doszła opozycja. W październiku 2009 roku okazało się, że deficyt budżetowy w Grecji nie wynosił 6% PKB, tylko 12%. Wskazujemy ten przykład jako memento dla nas wszystkich, również dla Państwa, dziennikarzy, publicystów, ludzi opisujących życie polityczne. Jakie jest zagrożenie w sytuacji, w której instytucja taka jak Główny Urząd Statystyczny nie będzie niezależna od rządu. Ta instytucja musi być niezależna od rządu. W związku z tym wystąpiłem na piśmie do premiera Donalda Tuska o podanie uzasadnienia przyczyn tak gwałtownego odwołania profesora Oleńskiego. Przypomnę, że profesor Oleński jest człowiekiem, który ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie, który był już prezesem Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1992-1995, był przewodniczącym konferencji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, konferencji dotyczącej właśnie statystyki, był wiceprzewodniczącym Konferencji Statystyków Europejskich, jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, jest człowiekiem, który ma odpowiednią wiedzę, odpowiednie kompetencje, żeby kierować taką instytucją i który daje gwarancję niezależności tej instytucji. Nie może być tak, że dlatego, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podejmuje kontrolę, przypomnę, że Biuro Kontroli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podlega pani minister Piterze. Już nie raz pani minister Pitera skompromitowała się podejmowanymi działaniami, oby nie było tak również w tym przypadku. A najważniejsze jest to, że instytucje, które wypowiadają się na temat stanu polskiej gospodarki, powinny być niezależne od rządu. Przypomnę, że rośnie bezrobocie. W grudniu i w styczniu 1,5 miliona Polaków straciło pracę. Przypomnę, że dziś, za chwilę, mam nadzieję, że zostaną opublikowane dane dotyczące inflacji. Wszystko wskazuje na to, że inflacja jest wysoka. Jest to efekt podwyżki VAT-u, a więc wzrostu cen. A więc przerzucania przez rząd premiera Donalda Tuska kosztów kryzysu na uboższych obywateli, na obywateli gorzej sytuowanych. GUS musi pozostać instytucją niezależną od rządu. Mamy wielką nadzieję, że w Polsce, jak kiedyś w Grecji, nikt nie wpadł na pomysł, że należy troszkę podrasować wskaźniki gospodarcze i przed Unią Europejską, przed Komisją Europejską wypadać dobrze. To dla Grecji skończyło się fatalnie, a w Polsce, poprzez kłótnie w rodzinie, w sprawie OFE, nieodpowiedzialne zachowanie Donalda Tuska, który chce sobie kupić kolejny dzień pieniędzmi z emerytur, a profesor Balcerowicz jako twórca reformy chce ją obronić, mamy niestety także problem gospodarczy, bo przecież rynki finansowe obserwują, ratingi polskie są zagrożone, my wszyscy będziemy płacić większe raty kredytów. Jeśli się te dwie rzeczy połączy, wymiana szefa GUS-u będzie taką lampką ostrzegawczą, to
to trzeba sobie powiedzieć, że my mamy wielką nadzieję, że ktoś się nie bawi zapałkami nad rozlaną benzyną, bo to jest dla Polski bardzo niebezpieczne. Jeśli są jakieś